proszę państwa, doczekaliśmy się, to jest ten dzień, potężny, gruby update do CS2, który przyciągnie miliardy nowych graczy. Tak by się chciało powiedzieć, ale jednak zejdźmy na ziemię i popatrzmy na ten cudowny update, który się ukazał. Fixed a gap in geometry. To jest normalnie kwestia, której bym nawet nie poruszył, jeżeli bym czytał, ale to jest cały update. To jest cały update, jeżeli chodzi o to, co dostaliśmy. Szczerze, jak to zobaczyłem na Reddicie, myślałem, że to jest troll. I jak możemy zobaczyć, właśnie Mr. Maxim, dawny Banana Gaming, pokazał, co tutaj zostało zmienione. Pokazał to chyba w 3 czy 4 sekundy, więc update jest potężny, niesamowity, jest tłusty. I tak zacząłem zastanawiać, jakby... O co chodzi? W sensie, po pierwsze, jeżeli zmienisz taką rzecz, to nie jest jakaś taka turbo kluczowa rzecz, okej? To nie była jakaś tam kwestia najważniejsza na świecie i tak dalej, więc pierwszy wniosek jest taki, że być może zostało zmienione coś jeszcze, o czym jeszcze nie wiem, może jakieś leaky w plikach gry, może coś zostało nowego dodanego? No okazuje się, że nie. Także tutaj ślepy zaułek. Następna kwestia jest taka, że jak dobrze wiemy, no jesteśmy przy tym CS-ie dwójce, te update'y wchodzą jak wchodzą i wszyscy są wkurzeni, nawet Pasza na głównym, jednym z główniejszych wydarzeń na HLTV mówi, że Valve naprawcie tą grę, więc dzieje się ogólnie kiepsko i Valve robi coś takiego na to. I z jednej strony, można było powiedzieć, że no okej, to faktycznie są debile, ale z drugiej strony to jest potężna korporacja, mają miliony, jak nie miliardy dolarów, więc raczej myślą, co tam się dzieje. I to mi wygląda na jakąś trolla. Ja naprawdę z ręką na sercu jestem bardziej skłonny uwierzyć, że to jest jakiś troll w wyniku tego, że to jest taki mały pstyczek, że tutaj Pasza mówi, czy tam cała nagonka community, bo to nie chodzi o samego Pasza, broń Boże, cała nagonka community jest taka, że naprawcie to, zróbcie cokolwiek i tak dalej, i oni wypuszczają coś takiego, jest takie, no patrzcie, no widzicie, zrobiliśmy. Patrzcie, macie. I z jednej strony okej, okay, ale z drugiej strony jakby nie wiem, do czego to dąży. I się zastanawiam przypadkiem, czy to do czegoś nie dąży. To do czego to może dążyć? Mam wrażenie i pokuszę się o stwierdzenie, że śmierdzi mi tutaj operacją. Pierwszy raz tak na tą sprawę zaczynam jakoś bardziej o tym mówić, w sensie w obecnym czasie, że jakoś tak widzę takie małe przesłanki, że faktycznie ta operacja gdzieś tam może się czaić na nas. Oczywistym jest, że tego nie wie nikt, ale co należy sobie powiedzieć, tak? Po pierwsze są to odpływy graczy, więc Valve z jednej strony mogłoby chcieć coś zrobić z tym. Z drugiej strony to nie jest jakby słynna taktyka Valve, tak? Że coś będą jakoś reagowali tutaj nagle, więc to jest taki argument od upa rozbić. Kolejna kwestia jest taka, że dawno nie dostaliśmy niczego naprawdę, naprawdę dużego. Jeżeli sobie prześledzimy te aktualizacje, to od początku grudnia nie dostajemy jakichś takich wielkich zmian, nic nowego. I często pamiętam taki okres, kiedy po prostu przez 2, 3, 3 czy nawet 4 miesiące nie otrzymaliśmy żadnego update'u, żadnego. Pamiętam, że to miało miejsce w momencie, kiedy wchodziła operacja Raptate, a na pewno Broken Funk. Przy Raptate'cie chyba ludzie byli bardziej wkurzeni, bo tam chyba właśnie, jak dobrze pamiętam, były 3 czy 4 lata, kiedy totalnie nic się nie działo jako tako. Nawet najmniejszego update'u, albo te update'y jak wchodziły, to właśnie wyglądały dość podobnie do tego dzisiejszego. Więc faktycznie mam wrażenie, że tak jakby widzę te same znaki, no nie? Ludzie wkurzeni, community coraz bardziej mówiąc o operacji, długi okres od ostatniej operacji i jeszcze brak jakichś tak większych update'ów i tak dalej. Warto powiedzieć, że podczas oczywiście operacji wchodzi zazwyczaj taki duży update, w wyniku czego pojawiają się nowe rzeczy, nowe po prostu kwestie, które potem jakoś tam co jeszcze ewoluują w czasie i tak dalej. Więc być może Valve po prostu wszystko zbiera do kupy, żeby wszystko puścić w jednym gigabajtowym update'cie, czego i tobie i sobie oczywiście życzę. Więc faktycznie w jakiś sposób tą operacją mi zaczyna śmierdzieć. Zacząłem sobie przeglądać, kiedy te operacje wchodziły i możemy zobaczyć, że mamy Wildfire, która weszła jakby w lutym i mamy jeszcze Phoenixa, która weszła w lutym. To są jakby najbliżej zbliżone czasowo do tego, co obecnie mamy, no bo już jakby grudzień za nami, więc sobie nie będę mówił o Broken Fangu, więc być może jakoś tam luty. Mam wrażenie, że to jest też takie trochę okante rozbić, kiedy te operacje w czasie wchodziły. Teraz mamy CS-a dwójkę, czasy się zmieniają, Valve totalnie teraz ewolucjonizuje wiele kwestii, między innymi kwestie związane z kapsułkami, czasem wyprzedaży i tak dalej, więc tutaj nie ma co patrzeć, że o dawniej było tak, to tutaj ten schemat będzie powielony, bo Valve ostatnio bardzo zrywa te schematy, więc tak bym na to nie patrzył. Więc jeżeli operacja okaże się jutro, pojutrze, totalnie się nie zdziwię, nawet w niedzielę, chłopie, kurde, czemu nie? Jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi, to szczerze ucieszyłem się, jak zobaczyłem tego update'a, bo tak widzę, że niewiele się dzieje, co faktycznie jakoś by mnie skłaniało do takiej konkluzji, że coś grubszego może być szykowanego jako tako, no nie? Z drugiej strony jesteśmy oczywiście w tym czasie, kiedy CS2 jeszcze jakoś wchodzi, no mówimy to już po bardzo długim czasie, ale dalej ten CS2 wchodzi, więc nie zdziwiłbym się, jakby po prostu Valve bez operacji wprowadziło jakąś nową po prostu skrzynkę, zobaczyło coś dużego i wtedy byłby jakiś update. Ciężko powiedzieć, ten dzisiejszy update jest bardzo śmieszny. Mam nadzieję, że się uśmiechnąłeś.